Słuchajcie, jesteśmy w kopalni. Tą kopalnią jest nic innego jak stary kompostownik. Dlaczego kopalnia? Otóż słuchajcie, tutaj od lat robimy co? Czarne złoto. A tym czarnym złotem co jest? Kompost lub wermikompost. Słuchajcie, jest to najlepsze podłoże ogrodnicze, jakie człowiek może zrobić. Żadna ziemia ogrodnicza ze sklepu, kosztująca krocie, nie zastąpi dobrze zrobionego kompostu. Kompostu, który tworzą mikroorganizmy, grzyby, bakterie, ale także i makroorganizmy. Między innymi dżdżownice, my tu mamy dżdżownicę kalifornijską, ale także różnego rodzaju owady, różne wije. Wszystko to sprawia, że tworzy się z czasem wspaniałe podłoże ogrodnicze. My tylko musimy je później przesiać, rozdrobnić, żeby miało to jakąkolwiek, prawda, formę. I pamiętajcie, jest to bardzo bogate w przyswajalne składniki pokarmowe podłoże. Jego produkcja co prawda trwa 3-4 lata minimum, ale uzyskujecie wspaniałe, słuchajcie, patrzcie tutaj, cudowne podłoże. Warto kompost robić. Pokażemy Wam, co wrzucać na kompostownik, żeby stworzyć bardzo dobre podłoże ogrodnicze. Słuchajcie, ważna jeszcze sprawa. Wielu z Was ma pewno takie kompostowniki jak my, czyli zamykane. I słuchajcie, jest problem, że do środka nie wlewa się woda z opadów deszczu. Pamiętajmy, woda jest konieczna do tego, żeby proces rozkładu materii organicznej przebiegał prawidłowo. Kompostownik nie może być oczywiście zalany wodą, ale nie może być przesuszony. Nawet pod kątem dżdżownic, jakie tutaj wpuszczamy. Gdy kompost będzie suchy, dżdżownice zginą, tak samo jak zginą różne mikroorganizmy. Co zatem robimy? Co pewien czas cały kompostownik podlewamy wodą. Słuchajcie, komposty na naszych działkach niekiedy wydzielają oczywiście nieprzyjemny zapach. No, mamy tutaj przecież różne resztki roślinne, no, które ulegają, prawda, rozkładowi, więc to brzydko pachnie. Ale słuchajcie, są na rynku dostępne takie różne preparaty składające się z bakterii oraz grzybów fermentacyjnych, które możemy
zastosować poprzez posypywanie materii organicznej, przykrywanie ją kolejną materią, kolejne posypywanie, tworząc takie warstwy. Dzięki temu te grzyby i bakterie, które tutaj wprowadzamy w postaci takiego oto proszku, będą nam pomagały zwalczać nieprzyjemny zapach, ale także będą nam przyspieszać oczywiście proces kompostowania. I słuchajcie, też jest niezmiernie ważne, ponieważ mamy tutaj grzyby i bakterie, one do życia potrzebują co? Wody. Dlatego także wszystko przelewamy wodą. Podłoże musi być wilgotne, ale nie zalane. A oto i Eisenia fetida, czyli dżdżownica kalifornijska, niekiedy nazywana kompostowcem różowym. Jest to coraz częściej stosowana na naszych działkach dżdżownica, która ma nam pomagać przy przerabianiu materii organicznej na kompost, a dokładniej mówiąc na biohumus o wysokiej wartości nawożeniowej. Ta dżdżownica dorasta nawet do 10-12 cm długości i może żyć od 4 do 7, a niekiedy się podaje, że nawet do 15 lat. Dlaczego ta dżdżownica stała się w ostatnim czasie tak bardzo popularna? Otóż dlatego, że bardzo szybko się namnaża, znacznie szybciej aniżeli choćby znana nam wszystkim dżdżownica rosówka. Wobec tego szybciej będzie przerabiała nam całą materię organiczną. Czy warto takie dżdżownice mieć? Mamy ją na jednej z naszych działek i rewelacyjnie nam przerabia materię organiczną i właśnie przewieźliśmy około 1000 takich dżdżownic na nowy kompostownik, aby właśnie to wszystko, co tutaj widzicie, przerobiła na biohumus. Zadajecie nam często pytania. Czy na kompostownik można wyrzucać kwitnące chwasty, tak jak tutaj mamy żółtlicę drobnokwiatową? Jak najbardziej możemy wyrzucać, bowiem rośliny te ulegną rozkładowi. Jeżeli mają jakiś niewielki system korzeniowy, nie ma nic prostszego, aby je przeciąć. Albo motyką, albo jakimś sekatorem, ewentualnie w ręce. Bez problemu one przejdą. Jeżeli mamy na przykład tego typu chwasty, które wytwarzają taki oto korzeń spichrzowy, tutaj mamy mniszka lekarskiego, również jak najbardziej możemy wyrzucić taką roślinę na kompostownik, ale zawsze warto ją po prostu przełamać, czyli odrywamy część wegetatywną od części korzeniowej. Kolejny ważny problem. Zadajecie pytania, czy wyrzucać chwasty tworzące rozłogi w glebie, typu pesz. No i tutaj jest problem, bo jeżeli wyrzucicie taki pesz, musicie pamiętać o tym, że on niestety będzie w kompostowniku najprawdopodobniej rósł. I nie pomoże także to, że przysypiemy go grubą warstwą kompostu. Lepiej jest zatem takie chwasty najpierw przesuszyć i dopiero wysuszone wyrzucić na kompostownik. Wtedy jest mniejsze ryzyko, że ten system, te rozłogi odbiją. No i kolejny ważny problem. Czy wyrzucać na kompostownik kwitnące, znaczy nawet nie kwitnące, chwasty, które już mają zawiązane nasiona, tak jak tutaj mamy tobołki, choćby polne, czy też mlecz. Musimy wiedzieć o tym, że jeżeli wyrzucimy je na kompostownik z już zawiązanymi nasionami, jest wysoce prawdopodobne, że te nasiona przeżyją w takim kompoście i później, gdy uzyskamy podłoże, które zastosujemy na naszych grządkach, to te chwasty z tych nasion wyrosną. I pamiętajmy o tym, że niektóre nasiona chwastów zachowują zdolność do wykiełkowania, nawet przez okres kilkudziesięciu lat. Rekordziści bez problemu mogą przetrwać w glebie nawet 40-50 lat. To jest ważne, żeby starać się jednak tych chwastów z zawiązanymi nasionami nie wyrzucać na kompostownik. Starajmy się w ogóle nie dopuszczać, żeby te chwasty wydały nasiona.
I kolejne ważne zagadnienie. Ci wszyscy z nas, którzy lubimy banany, pomarańcze, mandarynki, cytryny i inne owoce egzotyczne, zastanawiamy się, czy te resztki, prawda, jakie nam zostają po obraniu tych owoców, czy też warzyw, bo to w zależności, prawda, też co kupujemy, wrzucać na kompostownik. W większości przypadków rośliny pochodzące z krajów tropikalnych są mocno, ich skórka jest mocno nasączona różnymi preparatami, które mają, prawda, zapobiegać ich psuciu się. Jeżeli zatem wyrzucamy je na kompost, no musimy się liczyć z tym, że te związki chemiczne ulegną uwolnieniu i dostaną się, prawda, do tego kompostu. Ale czy wyrzucać takie resztki na kompost? Naszym zdaniem jak najbardziej tak, jeżeli z tego kompostu nie będziemy korzystać przez najbliższe 2, 3, 4 lata. Dlaczego? Bowiem te związki chemiczne, które są tutaj w tej skórce, do tego czasu ulegną rozkładowi i staną się bezpieczne, po prostu znikną, nie będzie tutaj najmniejszego problemu. Ale słuchajcie, jeżeli macie, chcecie w ogóle prowadzić kompostowniki tylko ekologiczne, to wówczas nie wyrzucajcie takich resztek, takich obierków na takie kompostowniki, no bo w tym wypadku z tej ekologii no niewiele już będzie. Co innego, jeżeli kupujecie oczywiście cytrusy pochodzące z farm ekologicznych. Tam siłą rzeczy nie może być żadnej chemii. No i pojawia się kolejne zapytanie, czy można w kompostowniku umieszczać choćby igliwie, czy też ewentualnie jakieś drobne fragmenty pochodzące z drzew iglastych. Słuchajcie, jeżeli to jest kompost mieszany, to można oczywiście takie igliwie z takich roślin dodawać, ale nie przesadzajmy z ich ilością. Dlaczego? Przede wszystkim igliwie się bardzo długo rozkłada, czasami jest to nawet ponad 2 lata, ale też pamiętajmy o tym, że materiał roślinny pochodzący z drzew iglastych będzie nam zakwaszał glebę, jeżeli będzie dodawany w dużej ilości. Jeżeli mamy dużo takiej materii organicznej pochodzącej z drzew iglastych, to zastanówmy się, czy nie lepiej wtedy stworzyć oddzielny kompost pod kątem zastosowania dla roślin kwaśnolubnych. Ewentualnie, jeżeli nie mamy co z nim zrobić, to dodajmy go faktycznie do tego kompostownika mieszanego, ale pamiętajmy o zastosowaniu wapna, żeby uregulować pH. Czy można na kompostownik wrzucać korę? Słuchajcie, jak najbardziej tak. Kora zresztą poprawi nam strukturę gleby. Jeżeli jednak mówimy o korze pochodzącej z drzew iglastych, to tutaj jest postępowanie dokładnie takie same jak w przypadku igliwia, czyli nie za dużo dawajmy tej kory, jeżeli robimy kompost mieszany. Gdy robimy kompost stricte pod rośliny kwaśnolubne, swobodnie taką korę możemy wrzucać. I kolejne ważne pytanie. Czy na kompostownik należy wrzucać porażone przez choroby części roślin? Jak widzicie, tutaj w rękach trzymam liście porażone przez rdzę gruszy. No zasadniczo nie powinienem ich wrzucać tutaj do kompostownika, ale mam problem. No co z nimi mam zrobić? Czy mam je spalić kiedy i zadymić pół okolicy? Czy mam po prostu je wywieźć na wysypisko śmieci? Zwłaszcza, że tego będzie mnóstwo. No nie do końca, no nie mam takiej możliwości. Wobec tego my te liście umieścimy w kompostowniku. I słuchajcie, tylko mamy taką zasadę właśnie. Jeżeli umieszczamy w kompostowniku rośliny chore, to ten kompostownik nie będzie przez nas w ogóle wykorzystywany przez co najmniej 3-4 lata. Chodzi o to, żeby te zarodniki grzybów, które tutaj gdzieś są, prawda, ukryte w tych liściach, czy w jakichś tam fragmentach porażonych łodyg, pędów, korzeni, zdążyły się dezaktywować w wysokiej temperaturze, jaka w tym kompostowniku będzie z czasem panowała. Wysoka temperatura ma szansę przyspieszyć dezaktywację części przynajmniej patogenów.
Słuchajcie, palimy często grille, ogniska, no i zostaje nam troszeczkę popiołu. Słuchajcie, popiół oczywiście możecie użyć do nawożenia roślin, do ochrony roślin, choćby do zaprawiania, ale także nieco popiołu, słuchajcie, możecie wysypywać warstwami na kompostowni, ale nie przesadzać. Popiół dostarcza nam oczywiście składników mineralnych, ale także będzie nam zawyżał pH. Czyli też nie przesadzajmy, żebyśmy za bardzo nie podnieśli sobie później pH kompostu. Powstaje pytanie, czy można do kompostownika wrzucać skorupki jajek, ewentualnie jakieś kości z obiadu. Słuchajcie, jajka, skorupki z jajek jak najbardziej tak. Możecie je rozgnieść. One, jak wiecie, zawierają sporo wapnia, zawierają różne sole mineralne i jak najbardziej można je użyć po rozdrobnieniu i dodatkowo będą, prawda, podnosić nam wartość pH całego kompostu. Odnośnie kości zwierzęcych. No słuchajcie, zasadniczo nie zaleca się, żeby tego typu materię organiczną wrzucać do kompostowników. Tutaj się często mówi o względach po prostu sanitarnych. Pamiętajmy, że do tych kompostowników będą prawdopodobnie przychodzić różne zwierzęta, szczury, może lisy i tak dalej. Będą próbować tutaj węszyć. Lepiej po prostu tych jednak kości nie wrzucać. Słuchajcie, ważna sprawa. W kompostownikach często pojawiają się ślimaki i część z Was chce z nimi walczyć, stosując choćby takie oto granulki, tak zwane niebieskie granulki. Słuchajcie, czy to robić? No jeżeli chcecie mieć kompostownik w 100% eko, nie róbcie tego. Środki chemiczne, substancje aktywne, które tutaj są zawarte w tym preparacie, no niestety do tego kompostownika się, powiedzmy, przedostaną. No i wówczas razem z kompostem wprowadzicie je sobie na grządki. Nie róbcie tego, jeżeli chcecie mieć kompostownik w 100% ekologiczny, ale też pamiętajcie o tym, że ślimaki w kompoście przyczyniają się do przyspieszenia rozkładu materii organicznej, czyli poniekąd działają na naszą korzyść. Problem pojawia się wówczas, gdy jest ich w tym kompoście za dużo. Wtedy lepiej metodami niechemicznymi ograniczyć ich pojaw.